Za nami jest Polska Noc Kabaretowa we Frankfurcie nad Menem. 4 godziny śmiechu, śmiechu i jeszcze raz śmiechu. Jeśli komuś się wydaje, że wysiedzieć 4 godziny na jednym miejscu to jest trudna sprawa, mogę tylko powiedzieć, że nie podczas nocy kabaretowej. Wieczór minie jak kronika w kinie, a zabawy dużo jest. Potwierdzić to może liczna publiczność, która przybyła na dzisiejszy wieczór. Według organizatorów sprzedano 2000 biletów. Przez program prowadził kabaret skeczów męczących. Wystąpił Jerzy Kryszak, kabaret Nowaki, kabaret moralnego niepokoju i oczywiście para nienormalni. Publiczność świetnie się bawiła podczas znanych już skeczów, ale były również i premiery. Małym rozczarowaniem dla jednych, ale i dużym rozczarowaniem dla innych był brak pewnej, lubianej, kochanej, wyczekiwanej postaci na scenie. Niestety nie było Mariolki. Więcej nie będę zdradzała, ponieważ kabaretowa karawana pojechała do Bochum, występuje tam 11 listopada, a 12 listopada jest w Hamburgu. Ja wszystkim życzę udanej zabawy podczas Polskiej Nocy Kabaretowej. Dla DTV 24 z Frankfurtu nad Menem mówiła Renata Konkol.